Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 253. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Jesteśmy niedoinformowani w świecie pełnym newsów. Czujemy się samotni w dobie networkingu. I choć technologia jest częścią naszego życia, to nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak na nas oddziałuje. Wiek paradoksów, bo tak brzmi tytuł książki mojej dzisiejszej gościni Natalii Chatalskiej, to bardzo trafne podsumowanie rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Technologia stała się nieodzownym elementem naszej codzienności, dlatego próba jej poznania i zrozumienia powinna być naszym obowiązkiem. A dlaczego? Po to, by świadomie z niej korzystać i nie być podatnym na manipulacje. Z Natalią Chatalską, analityczką trendów, publicystką, założycielką i prezeską Instytutu Badań nad Przyszłością In Future Institute, porozmawiam o tym, jak czerpać z dobrodziejstw technologii, pozostając autonomicznie myślącą jednostką. Czy da się uciec od spolaryzowanego świata? Czy nasza przyszłość jest przed ekranami? I wreszcie, czy nasze myśli są naprawdę nasze? Posłuchajcie. Cześć Natalia. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i cieszę się, że zgodziłaś się na to online'owe spotkanie, co nie powinno nikogo dziwić, biorąc pod uwagę też temat naszej rozmowy i to, czym Ty się zajmujesz. Możesz mi wierzyć lub nie, ale dzisiaj w nocy obudziłam się z inspiracją na to, jak rozpocząć rozmowę z Tobą. Przypomniał mi się taki cytat, który jest przypisywany Einsteinowi, jak pewnie bardzo wiele cytatów, że jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś wytłumaczyć w prosty sposób, to znaczy, że tego tematu tak naprawdę nie rozumiemy. I zastanawiam się nad tym, czy w przypadku technologii da się w ogóle taką zasadę zaaplikować. Tak, ja się z tym bardzo zgadzam i zawsze powtarzam mojemu zespołowi, że mądrość nie polega na tym, żeby używać trudnych wyrazów albo mówić w trudny sposób, tylko o rzeczach trudnych mówić prostymi słowami. I do momentu, dopóki nie zrozumiemy sama, czegoś, o czym chcę opowiedzieć, no to nie jestem w stanie tego dobrze jakby nazwać słowami. Tak więc w kontekście technologii, oczywiście niektóre technologie są bardzo skomplikowane, ale wydaje mi się, że jeżeli je zrozumiemy dobrze, no to jesteśmy w stanie opowiedzieć o nich prostymi słowami. A powiedz mi, jak dużo czasu zajęło Tobie zrozumienie technologii? Czy Ty powiedziałabyś teraz, że rozumiesz ten świat? No też jest to ogromny termin, tak? Co to znaczy rozumieć technologię? Jakby zdaję sobie sprawę, że to pytanie mocno upraszcza cały ten świat właśnie technologii czy nowych technologii. Czy właśnie teraz czujesz, że jesteś w tym w pełni i jaka była ta Twoja droga do tego, żebyś mogła nazwać siebie, nie wiem, ekspertką w tej dziedzinie? Nie nazwałabym siebie chyba ekspertką, bo to też w momencie, kiedy człowiek stwierdza, że już wszystko wie, to tak naprawdę niewiele wie. To też taka domena ten słynny cytat, że wiem, że nic nie wiem. Im więcej wiesz, to tak naprawdę uświadamiasz sobie, jak niewiele wiesz. Więc nie nazwałabym siebie ekspertką w kontekście technologii, chociaż jest to bardzo duży obszar moich zainteresowań. Jak do tego doszłam? No miałam w swoim życiu wiele etapów.
pierwszy etap to była taka totalna fascynacja technologią, czyli traktowanie technologii jako magii, która, i to taki wielki, wielki optymizm. I myślę, że część osób jeszcze mnie pamięta z tamtych czasów, kiedy po prostu ja byłam zafascynowana technologią. Drugi obszar to już takie traktowanie technologii jako narzędzia, czyli coś, co nam pomaga w codziennym życiu. I trzeci etap to jest takie realistyczne podejście sceptyczne, czyli uświadomienie sobie, że technologia nam pomaga, ale jednocześnie generuje ogromne problemy, z którymi, czyli każde rozwiązanie generuje problem w przyszłości. I to nie jest też tak, że jakby one się, że to były etapy, to tak, to były etapy w życiu. Ale to nie jest tak, że każdy z tych, że ja już zapomniałam o tym etapie fascynacji technologią. Ja wciąż, technologia mnie fascynuje, ja wciąż jestem geekiem. Też traktuję technologię jako narzędzie, a jednocześnie cały czas mam teraz świadomość tego, że technologia jest, dzisiejsza technologia jest technologią podwójnego użycia, czyli jednocześnie naprawia i jednocześnie psuje. No właśnie, bo powiedziałaś coś takiego w swojej książce Wiek paradoksów, że technologia jest jednocześnie dobra i zła. Przynajmniej taka była moja interpretacja. I zaczynałam takie rozważania swoje osobiste. Czy w takim razie ona jest zarówno taka, w sensie zarówno dobra, jak i zła, czy ona nie jest ani dobra, ani zła, tylko po prostu jest? Mhm. I czy w ogóle potrzebujemy to w ten sposób sobie tłumaczyć lub opowiadać się za jakąś stroną, czy naszym zdaniem technologia właśnie nam służy lub nie służy, czy traktujemy ją jako taki neutralny byt. Nasz świat ma taką tendencję do polaryzacji. To nie mówię o tej tylko polaryzacji w kontekście społecznym, ale generalnie my chcemy patrzeć na nasz świat w czarno-białym kolorze, czyli albo czarne, albo białe. I na przykład w kontekście technologii mamy też taką tendencję, żeby powiedzieć, no dobrze, no to jaka ta technologia jest? Czy ona jest dobra, czy ona jest zła? Ale nasz świat nie jest światem albo-albo. Nasz świat jest światem i. Czyli właśnie technologia jest jednocześnie, i tak trzeba na nią patrzeć, że jest jednocześnie i dobra, i zła. Jednocześnie, w tym samym czasie. To trochę tak jak z komputerami kwantowymi. My jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnych komputerów, które właśnie są czarno-białe, bo one są, działają w systemie 0-1, czyli albo mogą być w stanie 0, albo w stanie 1. Natomiast komputery kwantowe mogą być 0, 1 i w stanach pomiędzy. I dokładnie tak samo jest z nami. To tak jak sobie spojrzysz na człowieka. No, nie ma człowieka, który jest wyłącznie dobry. I tak samo nie ma człowieka, który jest wyłącznie zły. No, jesteśmy jednocześnie i dobrzy, i źli. I to, kim my jesteśmy, to jest kwestia naszego wyboru. Czyli na przykład, jeżeli chcemy być dobrzy, to codziennie musimy to wybierać. Tak samo jest z technologią. Technologia jest jednocześnie i dobra, i zła. No nie wiem, pisałam teraz, robiłam sobie analizę jeszcze przed spotkaniem z tobą o digitalizacji konfliktów. Czyli, że no, najlepiej nam to pokazała wojna na Ukrainie. Tak? Czyli, że internet, media społecznościowe jakby wrzucają nas na zupełnie inny poziom konfliktów. Jakby media społecznościowe są narzędziem, no nie wiem, wzbudzania przemocy, radykalizacji poglądów, wykorzystywane są przez terrorystów i tak, nie wiem, rozprzestrzeniamy za ich pomocą nieprawdziwe informacje, miliony złych rzeczy. Ale jednocześnie te same media społecznościowe są fantastycznym narzędziem do włączania ludzi w proces pokojowy, do budowania pokoju, do wyjaśniania niektórych kwestii. Więc nie da się powiedzieć jednocześnie, no tak, one są złe, ale jednocześnie są dobre. I też trzeba pamiętać, bo często ludzie mówią, no tak, faktycznie tak jest, że technologia to jest i dobra, i zła. I tylko od naszego użycia zależy, czy ona będzie dobra, czy zła. Ale ja z tą tezą nie do końca się zgadzam. Też właśnie w książce o tym pisałam, że musimy rozróżniać tak zwaną technologię low-tech od technologii high-tech. Technologia low-tech to są te technologie takie, no nie wiem, nóż jest taką technologią. Czyli bardzo proste. Człowiek dzisiaj nie jest w ogóle w stanie funkcjonować bez technologii. Każda rzecz, no nawet pismo czy, tak, pismo czy druk też jest technologią. No i teraz, jeżeli mówimy o tych technologiach low-techowych, czyli takim nożu, to faktycznie jego użycie zależy od tego, jakby od naszego wyboru. Czyli wiemy, że nożem możemy posmarować chleb czy pokroić chleb, możemy otworzyć zacięty zamek, na przykład się zaciął w łazience i możemy otworzyć drzwi,
ale nożem możemy też kogoś zabić czy kogoś skaleczyć. Faktycznie to my wybieramy, decydujemy, jak tego noża użyjemy. Natomiast dzisiaj my mamy do czynienia z technologiami high-tech, czyli to są takie technologie, ja je określam akronimem GREEN, ale nie od zielone, tylko jako akronim od Geno, Robo, Info, Nano i Neuro, czyli bardzo zaawansowane technologie, które są na tyle zaawansowane, że można nawet powiedzieć, że one przypominają organizmy żywe. I znowu, tuż przed rozmową z Tobą, bo pracuję nad nową mapą trendów, więc różne wątki. Tutaj sobie robiłam analizę tak zwanych systemów biodigital systems. Tak? Tutaj mówię głównie o biorobotach, czyli że wykorzystujesz komórki biologiczne, żywe komórki, na przykład komórki mięśniowe, komórki serca i z tych komórek jesteś w stanie zbudować robota. Czyli na przykład, no nie wiem, z komórek serca szczura została zbudowana jakby robot ryba, który był w stanie się tam poruszać, tam, nie pamiętam ile, przez 2 miesiące czy 3 miesiące upływał. Zresztą to chyba nawet nie było z komórek serca szczura, tylko już nawet serca człowieka. I te bioroboty, czy biologiczne roboty, to nasza przyszłość, to nie mówię, że to jest dzisiaj dopiero nad tym trwają prace. One też mają funkcje samonaprawcze, czyli one w pewnym sensie, ta technologia jest technologią, która realizuje swoje własne cele, no jak każdy organizm żywy. I my nie możemy już teraz powiedzieć do końca, że to my nią sterujemy, no bo ona działa sama, poza nami. No właśnie, a skoro współistnienie z technologiami, tak bym to ujęła, nie jest tylko naszym wyborem i czymś, co my możemy projektować i czym my możemy kierować, to w jaki sposób możemy mieć jakieś poczucie kontroli w sytuacji, w której technologia jest osobnym bytem? Mm-hmm. Na pierwszym miejscu powiedziałabym, że to jest edukacja. Musimy założyć, że my nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować. Zresztą jest taki bardzo znany myśliciel technologiczny, Kevin Kelly. Właśnie on jakby wyznaje tę filozofię, czy tę koncepcję tego, że technologia jest organizmem żywym. I on nawet mówi, że to jest tak skomplikowany system, którego my jako ludzie nie jesteśmy w stanie objąć. I on to nazywa technium, czyli jako kolejne królestwo organizmów żywych. Mm-hmm. Tak jak tam mamy grzyby, bakterie, zwierzęta i tak dalej, no to nagle mamy technium, czyli to są organizmy żywe, ale technologiczne, czy technologia jest organizmem żywym. W związku z tym my nie jesteśmy tego w stanie do końca kontrolować. I w mojej ocenie, bo moja diagnoza jest taka, że najważniejsza jest edukacja, czyli świadomość i próba zrozumienia tego, jak ta technologia działa. I podam przykład, bo oczywiście wiadomo, że są też, nie wiem, regulacje prawne, które pomagają trochę kontrolować technologię, ale same regulacje, oczywiście jakkolwiek są potrzebne, no to one są niewystarczające. I podam przykład. Mamy taką technologię jak prąd, czy tam elektryczność. To jest technologia, której właściwie my już nie widzimy, my z niej korzystamy tam od około 150 lat. To jest technologia, która jest bardzo dobrze uregulowana, czyli my wiemy, jakie powinno być napięcie w gniazdkach, gdzie te gniazdka się znajdują, jak one powinny być zbudowane, jak na przykład są w pobliżu wody, czyli że na przykład w łazienkach one muszą mieć jakieś specjalne klapki, że jak budujemy dom i tam robimy rzeczy związane z prądem, no to musi być specjalny odbiór, czyli ktoś to sprawdza, przewody i tak dalej. Super uregulowana technologia. Ale wiemy, że jeżeli ktoś nie wie, jak się obchodzić z prądem, czyli na przykład, jakże jest burza i wchodzi do jakichś tam, wstaje w pobliżu słupa wysokiego napięcia albo jakichś tranzystorów, albo dziecko małe nie jest nauczone tego, że nie powinno wkładać palca do kontaktu, albo ktoś nie wie, że nie powinien siedząc w wannie suszyć włosów suszarką, to regulacja mu nic nie pomoże. To, co jest potrzebne, to jest właśnie edukacja. Trzeba wiedzieć, nie wolno wkładać palców do kontaktu. Jak jest burza, nie wolno być w pobliżu słupu wysokiego napięcia. Jak siedzę w wannie, nie używam suszarki, ani żadnego innego urządzenia, które jest podłączone do prądu. I teraz to, co powinniśmy zrobić w kontekście technologii tej high-tech, to jest też właśnie budowanie naszej świadomości, budowanie edukacji, czyli na przykład jak działają algorytmy, jak działają media społecznościowe, na czym to polega, w jaki sposób są pokazywane nam treści. Jak my je wybieramy, jak my publikujemy treści, jak chroniona albo nie jest chroniona nasza prywatność, czy my rozumiemy, czym jest prywatność.
Ale czy ty uważasz, że to jest nasz obowiązek jako konsumentów, czy powinny być instytucje, możliwe, że byłoby to po prostu nasze rządy, które pomagałyby nam właśnie obcować z technologią i żyć w zgodzie z technologią? Czy to jest zbyt utopijna wizja, że nam ktoś pomoże radzić sobie w tym świecie? No możemy, no wiadomo, mamy taką tendencję, że bardzo chętnie zrzucamy z siebie odpowiedzialność i chcielibyśmy, żeby no nie wiem, ktoś za nas to zrobił. Ja jestem mamą dwóch córek i wiem, że często na przykład, jak nie wiem, że rodzice bardzo często chcą, żeby szkoła załatwiła jakieś kwestie edukacyjne. No ale jest też rola rodzica, tak? I potem naszego dziecka, czy potem dorosłej osoby sama, każdy za siebie bierze odpowiedzialność. I teraz podam przykład. Ja mam córkę, która ma 11,5 roku. Ona dopiero od pół roku ma telefon komórkowy, czyli bardzo późno, bo dzieci najczęściej mają w tam wieku 7 lat telefony, czy nawet jeszcze wcześniej. Ona dopiero dostała w tym roku telefon tylko z tego powodu, że zauważyłam, że brak telefonu przeszkadza jej w budowaniu relacji społecznych, czyli na przykład podczas wakacji ona ma tam swoje przyjaciółki, bo nie miała telefonu, a chciała się z nią kontaktować, no więc pisały do mnie. Pisały na przykład do mnie o 5:30. Rozumiem. A więc ja już tak... Potem się okazało, że one się specjalnie umówiły, żeby tak mnie budzić, żebym ja zgodziła się na ten telefon. No w każdym razie ona zaczęła korzystać z telefonu, tam ma jakieś ustawione, że w ciągu godziny dziennie może z tego korzystać. Ma nieograniczony czas do korzystania z aplikacji Duolingo, czyli do uczenia języków i do wysyłania SMS-ów czy tam dzwonienia, ale czyli do bycia w kontakcie na przykład z nami, ale do innych rzeczy ma limit, plus nie korzysta z mediów społecznościowych, no bo zgodnie z prawem media społecznościowe są od 13 roku życia i ja wychodzę z założenia, no nie masz 13 lat, więc nie możesz z tego korzystać, ale korzysta z YouTube'a, tam YouTube Kids i na YouTubie są shorty. I zwróciłam uwagę, no wiadomo, że shorty są tak skonstruowane, że uruchamiają nam mechanizmy jakby uzależnień behawioralnych w mózgu, czyli jesteśmy zalewani hormonami, zalewani dopaminą i to nas wciąga, tak, że Kasia Szymielewicz, czyli prezeska Panoptykonu, powiedziała, porównała ostatnio algorytmy i shorty i media społecznościowe, czy całego TikToka, użyła po prostu określenia, że to jest cyfrowa kokaina. No bo tak dokładnie działa ten sam mechanizm. No i teraz widzę, że moje dziecko ogląda shorty. No i mogłabym uznać, no, że jestem matką, więc kontroluję i mogę powiedzieć, zakazuję ci używania tego. Ale jestem w zgodzie sama ze sobą i wiem, że ja nie mogę tego, no ja mogę zakazać mojemu dziecku, żeby nie robiło tego w domu. Ale nie zakażę jej tego w szkole, jak będzie z innymi koleżankami w innym miejscu. I miałyśmy na ten temat rozmowę i wytłumaczyłam jej, jak działają, jak to jest skonstruowane, po co to jest. Właśnie po to, żeby jak najwięcej czasu w tym medium spędzała, po to, żeby można było jej wyświetlić reklamy, bo to medium na tym zarabia. Powiedziałam, jakie są konsekwencje tego, że po prostu jej mózg nie jest w stanie potem, nie będzie przy konsumowaniu takich treści, które są tak krótkie i tak pobudzające, nie będzie w stanie na przykład mogła przeczytać dłuższej książki czy dłuższego artykułu, że będzie jej trudno się skupić i że dokładnie działa to tak, jakby brała narkotyki, paliła papierosy czy uzależniła się od alkoholu. I pytam ją, czy tak chcesz? Ja nie mogę, to jedyną osobą, która może nad tym zapanować, jesteś ty sama. Tylko ty możesz zdecydować, czy chcesz to oglądać, czy nie chcesz tego oglądać. No i ona stwierdziła, okej, to w takim razie ja nie będę go nigdy oglądać. Co ja powiedziałam, nigdy nie jest niemożliwe, ale możesz spróbować to w jakiś sposób kontrolować. Ty sama, nie ja za ciebie. Ty musisz sama za to odpowiadać. No i jakby już teraz jak rozumie, jak to działa, no to wie, że stara się tego jakby świadomie nie wpadać w takie ciągi, żeby oglądać to stale na przykład przez 15-20 minut czy dłużej. Znaczy byłoby super, jakby wszystkie dzieci dostawały takie informacje od rodziców, ale chyba rzeczywistość wygląda tak, że rodzice sami też są, można powiedzieć, ofiarami tego, jak działają media społecznościowe, jak działają algorytmy. Więc czasami się zastanawiam, czy w ogóle, wiesz, w interesie państw czy mediów jest to, żebyśmy my się jakoś przebudzili i świadomie z tego korzystali. Bo chyba łatwiej jest jednak zawładnąć takim społeczeństwem, które właśnie robi dokładnie to, wybiera dokładnie to i myśli dokładnie to, co jest mu podsunięte w aplikacji na telefonie. Mhm.
Ja jednak mam większe zaufanie do rządów i do demokracji niż do spółek komercyjnych. Czyli na pewno nie jest to w interesie to, żebyśmy wiedzieli, jak działa technologia, jak działają algorytmy, po co to jest. To nie jest na pewno w interesie spółek technologicznych. Ale wiemy, że rządy nie są do końca w stanie dziś kontrolować strefy cyfrowej. Nasz świat był tak skonstruowany, że zasady funkcjonowania społecznego właśnie ustalały głównie rządy, tak? No mieliśmy jakieś prawo, sposób funkcjonowania. Funkcjonowaliśmy w tym świecie przez kilkaset lat. I potem pojawił się internet i media społecznościowe, gdzie tak naprawdę główną kontrolę spełniają tam spółki komercyjne, które przejmują, można powiedzieć, nawet funkcje państw. I które są dzisiaj, no wiemy, że nie wiem, Facebook, czy Google, czy Apple, czy jakiekolwiek inne duże spółki szantażują nawet rządy. No, głośny case, nie pamiętam, chyba sprzed 2 lat, kiedy Australia wprowadzała nowe prawo mediowe i Facebook powiedział OK, które nie służyło Facebookowi, wtedy był Facebook, teraz Meta, i powiedziało tak, no to jeżeli wy wprowadzicie to prawo, no to my w ogóle zabierzemy wszystkie usługi z Australii i będziecie mieć bojkot konsumencki. I w Europie Europa od kilku lat, mówię o Unii Europejska, próbuje odzyskać kontrolę nad funkcjonowaniem jakby takim społeczno i społeczno-politycznym w świecie cyfrowym z różnymi skutkami. W tym roku wchodzi to prawo Digital Markets Act, który ma zmienić zasady funkcjonowania mediów społecznościowych gigantów, czyli trochę będzie to uregulowane. Ale jeszcze trudno powiedzieć, jak to będzie ostatecznie wyglądało w praktyce, jak to zmieni. Teoretycznie, w teorii ma to służyć konsumentowi, ale my wiemy, że czasami regulacje prawne, które w teorii mają służyć konsumentowi, w praktyce mu przeszkadzają. Znowu głośny case RODO. RODO miało nas chronić, a co spowodowało, że my jesteśmy po prostu zirytowani milionem wyskakujących okienek, haczyków. My w ogóle nie czytamy, co tam jest napisane, zaznaczamy cokolwiek, bądź chcemy mieć to z głowy. Więc no, jakby procesy deregulacyjne, spółki technologiczne, tak żeby odzyskać znowu w jakiś sposób kontrolę nad funkcjonowaniem społeczeństwa, ale też w świecie cyfrowym one się dzieją. Ale jak to będzie w praktyce, trudno mi jest dzisiaj jeszcze powiedzieć. A nie masz wrażenia, że jesteśmy trochę takimi królikami doświadczalnymi? I teraz, kiedy cię słuchałam, to przypomniały mi się, znaczy no nie z moich wspomnień, ale przypomniały mi się czasy, kiedy wszyscy palili papierosy, wszędzie były reklamy papierosów i nagle cały świat postanowił to jednak regulować i zrozumieliśmy, że truliśmy się przez te tam dziesiątki lat i mieliśmy zdrową świadomość. Tak trochę jest teraz, jak jesteśmy pozostawieni z mediami społecznościowymi bez konkretnych regulacji. Korzystamy z tego właśnie jak z narkotyków. I może kolejne pokolenia, czy my za ileś lat będziemy patrzeć na ten czas jak na jakiś kompletny chaos, bałagan i taką truciznę. Ja myślę, że to już się dzieje, czyli na przykład widzimy nawet w młodszych grupach wiekowych, czyli tam w generacji Z i w tym pokoleniu alfa, że młodzież i dzieci zaczynają bardziej świadomie korzystać albo rezygnują z korzystania z mediów społecznościowych. Na razie to nie jest jakiś nurt wiodący czy trend wiodący, ale coś się w tym obszarze dzieje. Zdecydowanie tak, porównanie do papierosów jest jak najbardziej adekwatne. Czy media społecznościowe to jest dokładnie takie samo uzależnienie, jakbyśmy byli uzależnieni od papierosów, czy właśnie od jakichś nawet twardych narkotyków. Natomiast to jest też związane w ogóle ze zmieniającą się strukturą społeczną. No, my na przykład wiemy, że mamy dzisiaj do czynienia z ogromnym osamotnieniem. Na co też wpływają media społecznościowe? One nam dają taką iluzję bycia w kontakcie, tak, bo mamy dostęp do wielu różnych znajomych, albo mamy w ogóle wielu znajomych, tyle że człowiek jest tak skonstruowany biologicznie wciąż, że potrzebuje bliskich, głębokich kontaktów, a te są możliwe tylko, jeżeli jesteśmy w fizycznym kontakcie z drugą osobą. Kiedy, no nie wiem, umiemy sobie popatrzeć w oczy, no nawet teraz jak ze sobą rozmawiamy, my nie możemy sobie spojrzeć w oczy. Gdy ja patrzę w kamerę, ty patrzysz w kamerę, albo patrzymy na siebie tak, i mijamy się wzrokiem. Żeby zbudować jakąś łączność między sobą, no to musiałybyśmy patrzeć sobie w oczy, czy nie wiem, w jakichś sytuacjach intymnych, kiedy budujemy blisko, no to jest też kwestia dotyku. My wiemy, że dotyk jest jakby bezwzględnie istotny dla człowieka, dla jego rozwoju. Media społecznościowe i cyfryzacja naszego życia temu
niestety przeciwdziała. No tak, ale z drugiej strony, wiesz, ta wiedza jest powszechnie dostępna, też nic o czym ty mówisz u siebie nie jest jakąś wiedzą tajną, której nie można by rozpowszechniać i my jesteśmy świadomi tego, w jakim wymiarze te relacje międzyludzkie są nam potrzebne. A nadal mam wrażenie, że statystycznie nie dążymy do tego, żeby zamknąć komputer i wyjść na boisko, tylko im więcej słucham też nawet tutaj takie dowody anegdotyczne, tak, historii mam, które mają nastoletnie dzieciaki, no to jednak te dzieci raczej głównie spotykają się online'owo teraz, mimo że nie ma lockdownu i mają możliwość interakcji z rówieśnikami, więc zastanawiam się, tak jak powiedziałaś, że to pokolenie alfa patrzy na to inaczej, to czy to pokolenie alfa będzie właśnie jednak wybiegało na boisko? Mhm. Dwa lata temu chyba robiliśmy takie badanie właśnie dotyczące pokolenia Z, gdzie zadaliśmy, to było badanie ilościowe, gdzie zadaliśmy wprost dzieciom pytanie, co wybierasz? Czy wybierasz granie w gry komputerowe, czy spotkania fizyczne ze swoimi rówieśnikami? Ponad 90% dzieci odpowiedziało spotkania twarzą w twarz, spotkania fizyczne, że wybiera spotkanie fizyczne z rówieśnikiem. I to nie jest tak, oczywiście dzieci spędzają bardzo dużo czasu przed komputerami, ale to też wynika z, jakby to jest zależne od tego, od rodziców. My dzisiaj żyjemy w kulturze strachu, czyli my się obawiamy, że nie wiem, nasze dziecko będzie porwane albo coś się złego stanie, więc jak już siedzi w tym pokoju przed komputerem, to już lepiej niech tam siedzi. Mhm. Plus też rodzice, wiadomo, że mają swoje rzeczy, pracę, chcą mieć święty spokój, więc dziecko jest przed komputerem. Ale dzieci tak naprawdę tęsknią za kontaktem fizycznym. Cały lockdown i pandemia będzie miała ogromny wpływ na te dzieci. To są takie oddalone w czasie konsekwencje funkcjonowania społecznego. I to dzieci naprawdę, nie chcę używać określenia stracone pokolenie, ale to będzie miało gigantyczne konsekwencje dla dobrostanu też takiego psychicznego tych dzieci w ich dorosłości. Zresztą już teraz ma. A druga rzecz, czyli pierwsza rzecz, to jest to kultura strachu, że rodzice sami trochę popychają dzieci. To jak widać na przykład, nie wiem, mamy rodziców w restauracji, siedzą z dziećmi i dają tym dzieciom tablety albo telefon. I to jest w ogóle już można traktować w kategorii przemocy. To jest po prostu zatykanie dziecka. Sam jestem rodzicem, więc rozumiem tego rodzica, że chce mieć czas, żeby porozmawiać. Ale to jest przemocowe, tak? Zatykanie dziecka telefonem. I to dziecko bardzo często, czyli jest w sytuacji społecznej, która ma służyć budowaniu relacji, czyli powinno siedzieć przy stole, rozmawiać, słuchać, wymieniać się opiniami, ale dostaje ekran i jeszcze dostaje słuchawki, czyli jest totalnie odcięte. Więc tu jest też duża rola, to nie jest wina samych dzieci, to jest też duża rola i zadanie samych rodziców. A druga rzecz to jest kwestia tego, że my jako ludzie też jesteśmy tak skonstruowani, że wybieramy rzeczy, które są łatwiejsze. I wiadomo, że bycie w internecie jest zdecydowanie łatwiejsze niż bycie w fizycznym, bliskim kontakcie z drugą osobą. No, takie bycie w bliskim kontakcie wiąże się z odrzuceniem, ze strachem, z jakimś zaangażowaniem, z otwarciem siebie. W internecie jesteś schowana za ekranem komputera. Też opowiem przykład, no, ja mam akurat córkę, która ma koleżanki i tam wiele razy rozmawiamy na ten temat. Była taka sytuacja, że jechałyśmy samochodem, ja miałam bardzo dużo pracy i chciałam, dosłownie miałam chyba 1,5 godziny, żeby spędzić czas z moją córką i z jej koleżanką. I wsiadłyśmy do samochodu, bo tam musiałam się przemieścić z jednego miejsca na drugie. No i wsiadamy i liczyłam, że przez te 1,5 godziny będziemy ze sobą gadać w tym samochodzie. No i wsiadamy, ja jadę samochodem i koleżanka mojej córki wyciągnęła od razu tablet. I mówię do niej, a to co jest fajniejsze, teraz granie na tym tablecie, czy że sobie porozmawiamy o jakichś fajnych tematach? I ona mówi, no fajniejsze jest, żebyśmy rozmawiały. I ja mówię, to dlaczego wybierasz ten tablet? To czemu go uruchomiłaś teraz? A ona mówi, no bo to jest łatwiejsze, bo to jest szybsze, tak? I to jest, i 12-letnie dziecko ma świadomość tego, że internet, gra, komputer, telefon jest łatwiejszy niż jakaś zaangażowana rozmowa, ale to nie jest tak, że to dziecko tej rozmowy nie chce. No właśnie, ale chce, tylko że po prostu
tym trzeba mu pomóc. Ale o ile nie powstaną jakieś wiesz, bardzo mocne regulacje, to wydaje mi się, że jednak producenci czy gier, czy różnych aplikacji w mediach społecznościowych i cokolwiek innego będą starali się tworzyć takie narzędzia, które będą jeszcze wygodniejsze, jeszcze bardziej komfortowe, łatwiejsze, szybsze, bardziej stymulujące, dopaminujące. I pytanie, czy właśnie jest nadzieja na to, że my będziemy potrafili się od tego odciąć? No bo jednak skoro nasza natura nas ciągnie w zrozumiały sposób ku właśnie tym skrótowym, przyjemnościowym rozwiązaniom, no to możemy nie mieć w sobie tych zasobów, żeby jednak zamknąć ekran i porobić coś, co wymaga większego wysiłku, nie jest może tak szybko satysfakcjonujące. Mhm. Tak, zgadzam się z Tobą, że na pewno będą powstawały narzędzia i rozwiązania, które jeszcze nas bardziej będą uzależniały. I tak. I właściwie istnieje chyba tylko jedna szansa, żebyśmy się, bo to, my w momencie, kiedy wpadamy w te mechanizmy, to nie mamy szans wygrania z nimi takiego, no one po prostu tak, one wykorzystują guziczki, które mamy i one po prostu przyciskają nam guziczki w naszym ciele, a my na to odpowiadamy, no tak, tak jest, no nie ma szans, żebyśmy z tym wygrali, chyba że każdy z nas świadomie sam odpowie sobie, co chce i co jest dla niego ważne w życiu. I wtedy, jeżeli to jest świadoma decyzja, no to jest w stanie jej, w niej wytrwać. No nie wiem, to jest tak jak osoba, która się zmaga z uzależnieniem, stwierdza, że już nie chce być uzależniona i do końca życia ta osoba zmaga się ze swoim uzależnieniem, ale świadomie wybrała, że na przykład nie będzie piła alkoholu, albo że nie będzie paliła papierosów, albo że nie będzie brała narkotyków. To jest jej świadomy wybór. Bardzo trudny, ale świadomy wybór. I tak samo jest w przypadku mediów społecznościowych. Znowu podam to na swoim przykładzie. No ja zajmuję się technologiami, tak? Media społecznościowe, internet to jest mój świat. I mam całą masę różnego rodzaju urządzeń, powiadomień i tak dalej, z których korzystałam. I oprócz telefonu czy tam smartfona miałam też zegarek, czyli oprócz tego, że ja mam powiadomienia w smartfonie, no to jeszcze miałam na zegarku. I mam taką zasadę z moimi córkami, że no po prostu mamy taki czas dla siebie, kiedy po prostu gadamy ze sobą. I głównie to jest wieczorami i my to bardzo lubimy. To są takie nasze naprawdę najfajniejsze tematy wtedy wychodzą. No i były takie sytuacje, że ja sobie z nimi siedzę i rozmawiam i non stop dostaję jakieś powiadomienie na zegarku. Albo mail, albo ktoś napisał w medium jakimś społecznościowym, albo ktoś mnie gdzieś oznaczył. I zamiast być w 100% skupiona na rozmowie z moimi córkami, to co chwileczkę się odrywałam i stwierdziłam sobie, okej, co jest dla ciebie ważne? Dla mnie najważniejsze i naprawdę jest to dla mnie najważniejsze w życiu, jest bliska relacja z moimi córkami. Jakbym miała powiedzieć, co jest jakby celem mojego życia, to jest to, żeby być dobrym rodzicem, w dobrym kontakcie z moimi dziećmi. I wtedy podjęłam taką decyzję, okej, to jest te wszystkie media społecznościowe i tak dalej, one mi w tym nie pomagają, one mi w tym przeszkadzają, one nie pozwalają mi być w 100% z moimi dziećmi. I najpierw podjęłam taką decyzję, że zrobiłam sobie eksperyment na miesiąc, zrezygnowałam w ogóle ze smartfona i po tym miesiącu oczywiście wróciłam do smartfona, no wiadomo, że smartfon jest wygodniejszy w codziennym funkcjonowaniu, ale odinstalowałam z niego wszystkie media społecznościowe, wszystkie powiadomienia push i trzymałam się tego już półtora roku, czy nawet dwa lata. Więc to była moja świadoma decyzja, ustalenie sobie sama ze sobą, co jest dla mnie ważne i potem korzystanie z technologii w taki sposób, który to wspiera, a nie który przeszkadza temu, co ja sobie ustaliłam. No właśnie, czyli to oznacza, że da się korzystać z tych narzędzi mimo wszystko w ten sposób świadomy i znaleźć sobie jakiś system, bo jak porównałaś to do uzależnień, no to w sytuacji, kiedy mówimy o sobie uzależnionej od jakiejś substancji, dajmy na to od alkoholu, no to ta osoba raczej nie ma takiego systemu, że o, to raz się napiję i zobaczymy i będę nadal nad tym jakoś panować, tylko mamy wtedy właśnie ten zero-jedynkowy sposób radzenia sobie, czyli po prostu odcinamy to ze swojego życia. Więc tutaj pojawia się pytanie, czy w takim razie, skoro nie stuprocentowy bojkot, to czy da się korzystać w taki sposób, żeby nas to nie pochłaniało, a co więcej, żeby potencjalnie wzbogacało nasze życie? Zakładam, że to by się to udaje. No tak, zdecydowanie mi się udaje. No, ja zrezygnowałam. No, problemem jest to, że dostajesz stale powiadomienia, tak? I że masz powiadomienia push. Wystarczy, że coś tam ciebie zainteresuje, wchodzisz,
i przepadasz. No, w związku z tym... I przepadłeś. W związku z tym ja z tego zrezygnowałam. Ja chcę, no bo też nie, wiadomo, że dzisiaj niemożliwością jest zrezygnowanie z technologii czy zrezygnowanie z internetu. No to jest, nawet gdybyśmy chcieli mieszkać, nie wiem, w lesie, w jakiejś lepiance, to jest niemożliwe. No, no musisz wiedzieć, musisz być w kontakcie z innymi, wiedzieć, co się dzieje na świecie. Internet ci jest potrzebny, czy jakieś media społecznościowe do pracy, czy komunikator, jakkolwiek. Tylko chodzi o to, żebyśmy korzystali z tego w świadomy sposób. Ja w książce piszę o Amiszach. Amisze są taką społecznością, która, wokół której narosła cała masa stereotypów i między innymi uważa się, że Amisze są ludźmi, którzy nie korzystają z technologii. To jest nieprawda. Oni korzystają z technologii, tylko właśnie... Oni tak tylko wyglądają, tak, ale tak naprawdę korzystają. Oczywiście. Zresztą nawet się o nich mówi, że są współczesnymi hakerami, bo oni dostosowują technologię do swojego stylu życia. No bo tak, oni mają ustalone pewne wartości, które są dla nich ważne jako dla grupy. Jedną z tych wartości no, są, tak jak właściwie dla każdego człowieka, są bliskie relacje. I oni na przykład, jak weszły telefony i telefony komórkowe, to oni nie powiedzieli, nie, my nie korzystamy z żadnych technologii. Oni stwierdzili, dobra, no to mają tam w swojej społeczności osoba albo dwie osoby, które testują technologię, no i zaczęli testować telefony komórkowe. No i okazało się, że te telefony przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, czyli na przykład cała rodzina je wspólnie obiad, przy którym rozmawia i dzwoni telefon. I nie można budować relacji. Czy nie wiem, albo się bawią, albo jest jakaś rozmowa i to przeszkadza. No więc stwierdzili, to nie będziemy korzystać z tych telefonów w domu, bo one przeszkadzają nam w tej wartości, która jest dla nas ważna, czyli budowaniu relacji, ale one pomagają w pracy. No więc od 9 do 17 w biurze korzystam z tego telefonu. I tak samo było na przykład, oni jeżdżą furmankami. Bo to jest, ale to nie wszystkie, bo niektóre społeczności mają samochody, na przykład mają traktory. I znowu testowali samochody. Okazało się, że samochody sprawiają, że w weekendy ludzie wyjeżdżają z tej wioski, czyli znowu to przeciwdziała budowaniu relacji, bo uciekają ze społeczności zamiast w niej pozostawać. I stwierdzili, okej, dobra, to nie będziemy używali samochodów, ale traktory, które też są samochodami, przecież pomagają w pracy na roli. No więc będziemy używać traktorów, tylko wtedy same felgi, bez opon, bo wtedy taką samą felgą możemy jechać po polu, ale już po ulicy nie pojedziemy. Tak więc mają jakieś takie swoje haki, które, ale jakby to, co im przyświeca, to używanie technologii w zgodzie z tym, co jest dla mnie naprawdę w życiu ważne. Znaczy to jest bardzo, myślę, inspirujące, żeby wziąć z tego coś dla siebie, natomiast oczywiście zapala się milion lampek pod tytułem ktoś decyduje za nas, żeby nas czegoś pozbawić. Myślę, że to by oczywiście nie wypaliło i może odpowiadam sobie sama na to pytanie o to, czy chcemy regulacji. Teoretycznie no, pewnie nie chcemy regulacji, bo tak naprawdę cenimy sobie wolność i to, że mamy wybór. No ale właśnie przez to, że my tego wyboru nie dokonujemy, bo nie mamy tej autorefleksji, jeśli chodzi o korzystanie z technologii, no to ten brak wyboru, brak zasad też jest wyborem. I kończymy w ogromnym chaosie, czekając aż ktoś, nie wiem, właśnie za nas coś zmieni, albo będziemy dalej po prostu pogrążać się w tym. Chociaż ja mówię to tak strasznie pesymistycznie, a przecież nawiązując właśnie do całego tego paradoksu i tego nie zero-jedynkowego podejścia, no to nie ma pesymistycznego scenariusza. Znaczy jest, ale jest też optymistyczny. No właśnie, one się pewnie będą jakoś realizowały równolegle. I czy powiedziałabyś, że dla każdego człowieka po prostu ten scenariusz będzie inny, czy będziemy mogli wyciągać takie wnioski społeczne? Czy to jest bardziej o jednostce? Nie, myślę, że to jest problem społeczny jednak. To nie jest na poziomie jednostkowym oczywiście my możemy wybierać, ale my jednak funkcjonujemy też w jakimś systemie. I nawet powiedziałaś o wyborze. My tak naprawdę, my mamy iluzję wyboru. Nam się wydaje na przykład, że w mediach społecznościowych na YouTubie możesz wybierać treści, albo w internecie możesz wybierać treści. To jest mikropromil treści, które są dostępne w internecie i tobie tylko algorytmy je pokazały. To nie jest tak, że masz dostępny, tak jakie były założenia, że będziemy mieć dostępny cały internet i będziemy mogli wszystko przeszukiwać. Nie ma, nawet to, co tobie się wydaje, że ty wybierasz, to jest ułamek procenta tego, co rzeczywiście jest dostępne. Więc my nie mamy dzisiaj możliwości wyboru. No możemy świadomie wybierać, podejmować decyzje typu nie korzystam, ja na przykład też mam taką, to jest mój wybór świadomy, czyli bo ja kupuję bardzo dużo książek i oczywiście dostaję milion rekomendacji książek na Amazonie na przykład i podjęłam decyzję, że nie chcę, że nigdy nie kupię książki,
którą mi zarekomenduje Amazon, z tego powodu, że ja wtedy już wpadam w jakąś bańkę, jakiś algorytm mnie opisał. Ja nie jestem nawet człowiekiem dla Amazona, tylko jestem jakimś zbiorem danych i on mi podsyła coś, a ja tak nie chcę. W związku z tym po prostu albo sama sobie szukam książki, albo widzę, co ludzie polecają, albo gdzieś przez przypadek coś zauważę. Więc to też była świadoma decyzja, tak? Czyli to jest mój wpływ na jakieś omijanie sytuacji, w której się znalazłam, która jest kontrolowana przez innych. To powiedz mi, jakie w takim razie jest zagrożenie tego, że my wybieramy to, co jest nam podsuwane? Bo nam się właśnie wydaje, że to jest super, że dzięki temu mamy na Netflixie czy na YouTubie rzeczy, które są w obrębie naszych zainteresowań i że ten algorytm nam tak służy, bo podsuwa nam dokładnie to, co mamy ochotę obejrzeć. No ale to chyba nie jest aż takie optymistyczne. Do czego może prowadzić to, że dalej się zagłębiamy właśnie w te rekomendacje pod nas? No pierwsza rzecz to wpadamy w bańkę informacyjną, czyli cały czas widzimy te same informacje, a to prowadzi do polaryzacji. Zresztą to też nie do końca tak jest, że to jest fajnie, że nam Netflix ciągle coś podpowiada, czy nam Spotify nam ciągle coś podpowiada, bo jestem przekonana, że większość osób miała takie doświadczenie, że po pewnym czasie ma wrażenie, że cały czas słucha tego samego. Jest nudno. Albo że cały czas ogląda te same filmy. To jest nudne, tak? Więc potrzebujemy jakiejś zmiany. Najfajniejsze jest wchodzenie na przykład na profil, czyjś inny profil na Netflix. Tak. Jest, odkrywasz zupełnie inny świat nagle. Tak, nowe filmy jakieś powstały. Tak, że w ogóle nawet nie miałaś świadomości, że coś takiego istnieje. Więc z jednej strony to spłaszcza nasz świat, czyli dostajesz cały czas takie same informacje, a w momencie, kiedy dostajesz takie same informacje, to się nie rozwijasz, więc to jest nudne i spłaszczające. A druga rzecz ma to konsekwencje społeczne, czyli wpadamy w bańkę informacyjną, czyli cały czas widzimy taki świat, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni i wydaje nam się, że to jest cały świat. A wiemy, że świat tak nie działa. Świat jest różnorodny, skomplikowany, trudny, inny od tego, który my znamy. I w momencie, kiedy taka do naszej bańki przedostanie się jakaś informacja, która jest dla nas nowa, inna, trudna emocjonalnie, bo na przykład się z nią nie zgadzamy, no to naszą reakcją jest albo strach, albo walka. No i to prowadzi do wzrostu przemocy, radykalizowania się. No widzimy, jak wyglądają... No nawet nie można ich nazwać dyskusjami, no ale jakby próba dyskusji w mediach społecznościowych, jak ludzie siebie nawzajem obrażają, jak nie słuchają siebie, jaka jest ogromna nienawiść. Potem to się przenosi do świata fizycznego, więc to ma ogromne konsekwencje. To ma też wpływ na nasze wybory, decyzje, które podejmujemy. No a to ma wpływ na jakość naszego życia. Czyli to trochę, mam wrażenie, działa tak, że im bardziej my się tak rozgościmy w tej naszej bańce, w tym, że wszystko jest takie podobne i wygodne i znane, tym większy czujemy właśnie dyskomfort, kiedy pojawia się coś nowego i nie mamy trochę tolerancji właśnie na tą inność, co jest chyba dokładnie tym, co sprawia, że giganci i platformy społecznościowe jeszcze łatwiej monetyzują po prostu nas i w jeszcze łatwiejszy sposób mogą nas sobie podzielić jako grupę odbiorców. I dalej właśnie można szukać takich konsekwencji związanych z tym, że to potem ma wpływ na nasze wybory polityczne, na to, że można nami sterować właśnie w przestrzeni już nie tylko rozrywkowej. No... To, o czym mówiłam na samym początku, media społecznościowe sprawiają, że konflikty społeczne się zdigitalizowały, czyli jakby media społecznościowe są zupełnie nową przestrzenią konfliktu. I też to podsycanie tego konfliktu w mediach społecznościowych sprzyja firmom, które na tym zarabiają, bo w momencie, kiedy my mamy bardzo silne emocje, czyli na przykład, nie wiem, gniew, to badania pokazują, że taka osoba spędza w takim medium więcej czasu. A nasz czas to jest czas reklamowy. Można sprzedać więcej pieniędzy, więc jest w interesie różnego rodzaju i firm, i platform, żeby takie negatywne emocje w nas wzbudzać. Dodatkowo są jakieś czynniki zewnętrzne, no nie wiem, wiemy o tym, że istnieją rosyjskie trolle. Ja pamiętam, jeszcze kilka lat temu o tym mówiłam, to raczej tak patrzono na mnie
w dziwny sposób, że w ogóle jakie rosyjskie trole. Dzisiaj my wiemy, tak, że wojna na Ukrainie toczy się jednocześnie w świecie fizycznym i w cyberprzestrzeni. To są całe nie wiem, obszary dezinformacyjne, właśnie pobudzanie ludzi do tego, żeby wychodzili na ulicę albo coś, nie wiem, robili, albo nie wiem, kwestie wpływu na wybory demokratyczne, które się dzieją w państwach, czy w ogóle wykorzystywanie internetu, na przykład do odbierania ludziom dostępu do internetu. W sytuacjach wiemy, że na przykład jeżeli się dzieją, widać istotną korelację w sytuacji, gdzie w danym kraju istnieje konflikt społeczny, czyli na przykład jest jakiś konflikt, jakieś strajki albo wojna albo cokolwiek, to jest wyłączany internet. Tak, żeby na przykład ludzie nie mieli dostępu do internetu, do informacji, żeby nie mogli się ze sobą komunikować. I to jest nasz dzisiejszy świat, z którym powinniśmy sobie jakoś próbować poradzić. Im bardziej staram się to zrozumieć i zgłębiam wiedzę, no to przychodzi do mnie taki lęk, że co jeżeli moje poglądy wcale nie są moimi poglądami? Co jeżeli ja przez ostatnie lata po prostu ukształtowałam to, kim jestem, jakich dokonuję wyborów, przez to, że ktoś podsuwał mi takie przynęty, żebym ja dokładnie stała się tą osobą, którą jestem dzisiaj, która ma przekonanie, że myśli w sposób autonomiczny i podejmuje decyzje za siebie. Przeraża mnie to naprawdę i szczególnie jak myślę o tym, że każdy z nas jest de facto w takiej sytuacji. Czy my możemy w jakiś sposób odzyskać tą swoją autonomię myślenia albo, nie wiem, zweryfikować to, czy nasze poglądy są zgodne z naszymi wartościami i czy właśnie nie zostaliśmy zmanipulowani, czy z założenia wszyscy byliśmy zmanipulowani i trzeba z tym już żyć? Super pytanie i bardzo trafna diagnoza. Faktycznie tak jest. Też w książce o tym pisałam, o klatce Skinnera, że jesteśmy w takiej klatce, gdzie ktoś nami steruje, a my nie mamy świadomości. To taka koncepcja jeszcze z lat 30. ubiegłego wieku, gdzie do klatki się umieszczało szczura i szczur tam był sterowany, bo sami mu się wydawało, że on otwiera sobie klatkę, jakby tam zapadnie z jedzeniem, a tak naprawdę to w ogóle nie zależało od niego, bo ktoś to inny robił. I dokładnie tak samo jest z nami w internecie. To, że u ciebie się pojawiają takie pytania, to i u części ludzi pojawiają się takie pytania, to właśnie wskazują na dużą świadomość funkcjonowania w mediach społecznościowych. I to jest jeden z pierwszych kroków, żeby sobie zadać takie pytanie. Drugi krok, no ja mam na przykład taką zasadę, żeby właśnie nie wpaść w swoją bańkę i cały czas mieć taki trzeźwy osąd. Ja mam zasadę, że na przykład na Twitterze obserwuję wszystkie opcje polityczne. Czyli nie ma. I oczywiście jest to dla mnie emocjonalnie kosztowne, bo z niektórymi rzeczami się nie zgadzam i wiadomo, że mamy taką tendencję, że jak coś, z czym się bardzo nie zgadzamy, to do nas to porusza. Ale uważam, że to jest dla mojego właśnie takiego zdrowia i psychicznego i takiego poczucia, że ja jednak cały czas jestem w kontakcie sama ze sobą i co jest dla mnie ciekawe, a nie, że jestem w jakiejś zaprogramowanej bańce. I pamiętam, że Hillary Clinton też kiedyś występowała 2 lata temu chyba na Impakcie i też właśnie zaskoczyła mnie, bo też powiedziała, że ona na Twitterze obserwuje wszystkie opcje polityczne. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, ale jednocześnie trzeba sobie uświadomić, że to jest trudne, tak? Wychodzenie ze swojej bańki i czytanie wiadomości czy informacji, z którymi się nie zgadzamy. Ale czy to jest po to, żebyśmy też uczyli się większej empatii do osób o innych poglądach? O to, żeby brać pod uwagę to, że możemy zmienić zdanie, albo że ktoś inny może w danej sytuacji mieć rację, czy na przykład stricte po to, żeby być mniej podatnym na manipulacje, bo wiemy, że jak jesteśmy bardzo wyprofilowani, to jesteśmy bardziej bezbronni. Jedno i drugie, myślę. Też już dawno temu mówiłam o tym, że bo my też nie umiemy ze sobą rozmawiać. Tak? Bo pierwsza rzecz jest taka, że nasz świat, to co powiedziałam na początku, nie jest światem czarno-białym. Mnie interesuje też badawczo świat takim, jak on naprawdę jest. Ja bym go chciała poznać maksymalnie obiektywnie. Oczywiście to jest niemożliwe, żebym go poznała całkowicie obiektywnie, bo go przesiewam przez swoje własne doświadczenia, swoje własne poglądy, swoje wartości. Ale mnie interesuje świat w całej swojej różnorodności. To jest piękno tego świata, tak? Nawet jeżeli to dla mnie jest trudne. I na przykład mam taką zasadę też, że jak rozmawiam z ludźmi, to dobra dyskusja jest wtedy, kiedy ja wchodzę do tej dyskusji z takim nastawieniem, że jestem
skłonna, żeby zmienić swoje zdanie. Nie wchodzę do dyskusji z nastawieniem, że muszę wypowiedzieć swoje zdanie i przekonać, tylko żeby posłuchać drugą stronę, czyli taka otwarta komunikacja. W przestrzeni publicznej to się bardzo już rzadko zdarza. My tak naprawdę wygłaszamy monologi dzisiaj. Czy politycy wygłaszają swoje monologi albo w mediach społecznościowych. My chcemy siebie nawzajem zakrzyczeć. Więc pierwsza rzecz to jest taka chyba zgoda na to, że świat jest naprawdę różnorodny i to jest piękno tego świata. Ta różnorodność. Ale jednocześnie musimy jakby zgodzić się sami ze sobą, że ta różnorodność i wiele podejść do danej sytuacji może być dla nas trudne. No właśnie. No bo nie jest tak, jak my jesteśmy. Więc wtedy możemy stwierdzić, że kosztuje nas to za dużo i wolimy być w tym komfortowym, małym światku i w tej naszej bańce informacyjnej. I czy twoim zdaniem to też jest okej, żeby podjąć decyzję o tym, że chcę być... No, jeżeli to jest świadoma decyzja, to jest okej. Ale pod warunkiem, że ona jest świadoma, że ja stwierdziłam, dobra, to wychodzę z bańki, potem widzę, nie, to jest nie dla mnie, będę w tej bańce, ale to jest świadoma decyzja, niż być po prostu w bańce i nie wiedząc o tym. 70% to też z naszych badań wynika. 70% ludzi nie ma świadomości, że treści, które Polaków, że treści, które są im pokazywane w internecie, są pokazywane na podstawie ich wcześniejszych zachowań. I mi się wydaje, że to są treści obiektywne, że to jest cały internet. No właśnie, to co możemy zrobić, żeby to zmienić? Co zrobić, żeby nasz wybór był świadomy, czyli żebyśmy dokonywali go na podstawie wiedzy, no nie wiem, czy w ogóle istnieje wiedza obiektywna, ale wiedzy szerokiej i na podstawie tego procesu edukacji, o którym mówiłaś. Jak my mamy się edukować lub jak mamy rozpowszechniać tą chęć do edukowania się w społeczeństwie, a nie tylko właśnie jednostkowo, bańkowo. Pierwsza rzecz to jest poziom systemowy, czyli na przykład ja oczekiwałabym, że w szkołach jednak zostaną wprowadzone takie przedmioty, ale to nawet nie musi być konkretny przedmiot, bo to można poruszać właściwie na każdym innym przedmiocie, na języku polskim, na historii, na informatyce, kwestie dotyczące funkcjonowania w świecie cyfrowym, no bo my dzisiaj funkcjonujemy jednocześnie w świecie fizycznym i w świecie cyfrowym, może nawet w świecie cyfrowym ci młodzi ludzie funkcjonują jeszcze bardziej. Więc to jest kwestia poruszania w szkole na poziomie systemowym uczenia dzieci, na przykład sprawdzania źródeł, podawania źródeł, umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych, czym są fake news i tak dalej. No, nie sądzę, żeby to były jakieś powszechne tematy w polskich szkołach, zresztą nie tylko w polskich, tam wyjątki to są kraje skandynawskie, czyli Norwegia, Szwecja, Finlandia, które wprowadzają tego typu zajęcia, ale to powinna być jakaś taka zmiana systemowa. I druga rzecz to jest nasze indywidualne podejście, czyli samemu próba sprawdzania tego, jak funkcjonuje świat, w którym my jesteśmy na co dzień. I to wymaga naszego czasu, naszego zaangażowania, naszej pracy. Tak właśnie pamiętam w takiej książce... Ale to proszę, mów. To może być, że to jest, wiadomo, że to jest angażujące, tak? To zabiera czas, ale to naprawdę przekłada się na jakość naszego życia. Jest taka książka Postprawda, nie pamiętam jak nazywa się autor, ale on powiedział tam właśnie, że skoro dostaliśmy w prezencie podane na tacy informacje na każdy temat, który wybierzemy, to poświęćmy chociaż ułamek tego czasu, który kiedyś poświęcaliśmy na research, żeby te fakty, w cudzysłowie, zweryfikować. I ja też często podaję taki przykład, że mam brata, który jest 6 lat młodszy i mam wrażenie, że mamy bliski kontakt, ale mam wrażenie, że dzieli nas pokolenie przez to, że ja w szkole korzystałam ze słowników i encyklopedii i nauczyłam się szukać. I choć jest to zupełnie inny proces niż wyszukiwarka internetowa, to jednak zapala nam się lampka, że ten proces szukania wymaga naszej uwagi, skupienia i jakiegoś tam oceniania sytuacji na bieżąco, podczas gdy mój brat nigdy nie miał papierowej książki, mam tutaj na myśli właśnie słownik czy encyklopedię, tylko te odpowiedzi od razu były, a to był też początek tego świata bardzo internetowego, więc wtedy nie było żadnych narzędzi, które nam mówiło o tym, jak z tych mediów korzystać. Dlatego to jest dla mnie coś takiego przerażającego, jak w tak krótkim czasie
potrzebujemy zupełnie innych kompetencji, zupełnie innych narzędzi od najmłodszych lat, żeby się w tym odnaleźć. Mhm. Jeszcze jedną rzecz powiedziałaś właśnie teraz ciekawą, że wchodziły media i zaczęliśmy z nich po prostu korzystać, czy weszła jakaś technologia i nie wiedząc, jakie ona będzie miała konsekwencje. I dokładnie takie powinniśmy mieć podejście do nowych technologii, bo dzisiaj my nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani przygotować regulacji prawnych, zanim ta technologia nie wejdzie. Czyli w 2000 roku, kiedy w Polsce upowszechniał się internet, my nie byliśmy w stanie przewidzieć wszystkich tych problemów, z jakimi zmagamy się dziś. I my najczęściej mamy coś takiego, że wchodzi nowe rozwiązanie, czy nowe medium społecznościowe i my się po prostu na to rzucamy. Tak to stwierdzamy, tak, super, będziemy tego używać. Teraz warto by było mieć taki moment refleksji, okej, ale czy mi jest to na pewno potrzebne? Czy to mi służy? Po co ja to mam, dlaczego ja mam z tego korzystać? To też jest jakby taki element świadomości i edukacji, do zastanowienia się, podam przykład technologii rozpoznawania twarzy. To jest technologia, która jest totalnie nieuregulowana, zupełnie nieuregulowana. Natomiast jest wykorzystywana powszechnie. Jest wykorzystywana w komputerze, jest wykorzystywana w telefonie, czyli na przykład możesz sobie twarzą odblokować telefon. Jest wykorzystywana powszechnie na lotniskach, przyspiesza proces i tak dalej. I my wiemy, to pewnie Kasia Szymielewicz mogłaby więcej opowiedzieć o tej technologii, jak ona może mieć ogromny wpływ na taką już maksymalnie posuniętą inwigilację w czasie rzeczywistym, czyli gdzie my jesteśmy, co my robimy, kim my jesteśmy. I znowu, zaczęliśmy korzystać z technologii, powszechnie jest wykorzystywana, teraz zaczynamy ją regulować, no bo znowu wchodzi ten AI Act, ale pytanie będzie, czy jeżeli my tę technologię uregulujemy i to będzie się wiązało z tym, że będziemy musieli z niej przestać korzystać, czyli ona będzie musiała być wyeliminowana z naszych telefonów, to czy my jako społeczeństwo na to się zgodzimy? Czy już jesteśmy do niej tak przyzwyczajeni, bo tam tak ułatwia, że dobra, no to już prywatność, tam już nie ma znaczenia. Lepiej, że oszczędzamy czas, bo nie muszę tam wpisywać hasła. To są też pytania do nas. I takie bardziej powiedziałabym, nie że wstrzymywanie rozwoju technologii, tylko podejście do technologii w taki bardziej da spokojne. Ile ona służy nam jako społeczeństwu i nam jako jednostce. Co, kończąc już naszą rozmowę, mam do Ciebie takie pytanie, bo wydaje mi się, że mamy tendencję do oczywiście zastraszania się i do panikowania względem tego, co przynosi technologia i te wszystkie nowe rozwiązania, które jeszcze są niesprawdzone i budzą one nasz niepokój. Ale jak myślałam właśnie o naszej rozmowie, to przyszła do mnie taka refleksja, że my tak naprawdę jako społeczeństwo, jako gatunek mamy taką tendencję do idealizowania tego, co było i dramatyzowania względem tego, co jest dzisiaj i jaka będzie przyszłość. I tak sobie myślę, czy rzeczywiście jest tak, że ta technologia stała się w ostatnim czasie taka bardzo niebezpieczna i wychodząca nam spod kontroli, czy każdy postęp technologiczny, który mogliśmy obserwować na przestrzeni pokoleń typu właśnie, nie wiem, prąd, maszyna parowa, radio czy telewizor, to była w skali dokładnie taka sama nowość i takie samo zagrożenie, tylko my po prostu zapominamy, że ta historia się cały czas powtarza, tylko no właśnie w jakimś nowym wydaniu. Tutaj są dwa wątki. Pierwszy wątek to jest, że historia się stale powtarza. Opowiadałam ostatnio tę historię mojej córce. Pewnie czytałaś Alicję w Krainie Czarów, tam jest postać Czerwonej Królowej, która biegnie z Alicją i biegną i nagle się okazuje, biegną, Alicja już nie ma tchu i okazuje się, że są w tym samym miejscu, pod tym samym drzewem. I Alicja mówi, no jak biegłam tyle, a jestem w tym samym miejscu. Ta Czerwona Królowa mówi, no w moim świecie musisz, żeby być w tym samym miejscu, musisz tak szybko biec. Jeżeli chcesz być dalej, to musisz biec dwa razy szybciej. Cała koncepcja Czerwonej Królowej, no to jest koncepcja, która potem, nie wiem, ewolucji technologii jest opisywana, czyli dokładnie tak jest, że my w rozwoju technologicznym cały czas, mimo że biegniemy bardzo szybko, stoimy w miejscu, bo mamy, podam to na przykładzie tarczy i łuk i strzał. Czyli mamy, ktoś wymyśla jakąś super technologię strzał. W związku z tym osoba po drugiej stronie używa tych strzał do zabijania, więc po drugiej stronie osoba wymyśla super tarcze. No więc ta tarcza już jest tak super, że niestety te strzały przestają działać, one nie przebijają, więc oni wymyślają jeszcze lepsze strzały. Ci znowu wymyślają jeszcze lepsze tarcze i tak dalej. I mimo, że technologicznie się posuwamy do przodu, to tak naprawdę stoimy cały czas w miejscu. Więc
tak, z jednej strony tak jest, że nie powinniśmy do końca demonizować, my to znamy z naszej historii i wiele było, nie wiem, przykład technologii azbestu. Azbest był uznany, wymyślony, nie pamiętam, 100 lat temu, 130 lat temu, musiałabym to sprawdzić, ale jakoś tak był wymyślony i świetna technologia do budowania, niepalna, trwała, jakkolwiek. No i potem się okazało, już w latach 80., że bloki, które były całe budowane z azbestu, że azbest jest rakotwórczy i że w Polsce, do tej pory w Polsce mamy jakieś budynki, które są zbudowane z tej technologii i musi być usunięty chyba do 2030 roku. Czyli ileś lat trwa ta technologia, czyli była przygotowana, że jest super, teraz wiemy, że jest słaba, więc ona zastąpiona czymś innym i tak dalej. Więc zawsze było tak, że wymyślaliśmy technologię i ona, każda technologia ma w krótszej albo dłuższej perspektywie negatywne konsekwencje. Więc my to już znamy z naszej historii. Ale druga rzecz jest taka, że te technologie, to mówiłam o tym rozróżnieniu na low-tech i high-tech, te technologie zupełnie nowe, czyli te połączenie, to w kierunku, w którym idziemy, czyli połączenie świata cyfrowego ze światem biologicznym, czyli jakiś hybryd, chimer, edytowanie natury, inżynieria tkankowa, inżynieria genetyczna, to, że my jako ludzie dziś wydaje nam się, że możemy stworzyć wszystko i technologicznie mamy takie możliwości, no to będzie miało ogromne konsekwencje dla nas. I wydaje mi się, że powinniśmy, mamy, jak sobie porównamy na przykład wydatki finansowe na rozwój tych technologii, to one są gigantyczne, one są 200 razy wyższe od tego, jakie są wydatki na analizowanie konsekwencji i kontrolowanie tych technologii. Czyli tutaj nie ma równowagi. My idziemy bardzo szybko technologicznie do przodu, a niekoniecznie poświęcamy czas temu, żeby sprawdzać, na ile te technologie mogą być dla nas negatywne, albo jak moglibyśmy je usprawnić, żeby były dla nas lepsze, albo żeby te negatywne konsekwencje minimalizować. Powiedziałaś, że pracowałaś dzisiaj, pewnie nie tylko dzisiaj, nad nowymi trendami, nad mapą trendów. Czy mogłabyś na sam koniec zdradzić nam w kontekście roku 2023, no bo ten odcinek będzie emitowany na początku tego roku, jakie są twoje ulubione tendencje, powiedzmy maksymalnie trzy, i jakie są trzy aspekty, które są twoim zdaniem największym zagrożeniem, którym powinniśmy się przyjrzeć? O ile da się w pigułce na takie pytanie odpowiedzieć. To nie chciałabym tak mówić o trendach w kontekście tych, które lubię, a których nie lubię, bo jak mówimy o czymś, co lubimy, no to wtedy mamy taką tendencję, żeby to wybierać, a to, czego nie lubimy, to dobra, to już tego nie ma. Raczej bym powiedziała o obszarach, które są istotne, czyli znowu cały czas bardzo silnym obszarem jest świat lustrzany, czyli cały obszar metaversum i naszego przechodzenia do świata cyfrowego i znowu to ma gigantyczne konsekwencje i to jest jakby taki mega trend, który obserwujemy od kilku lat. Drugi to jest taki trend, który jest może trochę taki równoważny, myśmy pisali o nim ostatnio, postantropocen się nazywa, czyli tutaj mówię o wszelkiego rodzaju, czyli że przestajemy, no też jest znowu II, bo tak, bo z jednej strony mamy świat, w którym człowiek stawia się w pozycji Boga, stwórcy świata, edytowania organizmów żywych, a z drugiej strony właśnie mamy taki trend, który nazywamy postantropocenem, który polega na tym, że człowiek przestaje być w centrum, czyli że już nie wszystko skoncentrowane wokół człowieka, ale inne organizmy żywe, czy inne istoty i natura mają taką samą funkcję w systemie. Tutaj mówię o rozwiązaniach też, o regulacjach prawnych i o upostaciowieniu natury, czyli o przyznawaniu statusu osoby prawnej na przykład rzekom, albo statusu osoby prawnej górom, albo statusu osoby prawnej zwierzętom. I można sobie to wydawać, że to jest bardzo dziwne. Ja wtedy zawsze daję taki argument, że na przykład status osoby prawnej mają firmy i nas to nie dziwi, że spółka może być reprezentowana w sądzie, można ją pozwać i ona może kogoś pozwać. A organizm żywy nie może dzisiaj tego zgodnie z prawem zrobić. Tutaj widać wyraźną zmianę i to jest budujące. To jest mega ciekawe i też
Tak jakby rozwijając to, co powiedziałaś, tak, że skoro firmę, która jest niefizyczna i nieosobowa, mogą reprezentować ludzie, to tak samo może być reprezentowane przez ludzi, którzy działają w ich interesie, więc to bardzo nam fajnie po prostu tą soczewkę trochę przesuwa, ale napawa nadzieją to, co powiedziałaś, że jednak my w całym tym rozwoju i w tym całym digitalowym świecie i świecie badań i innowacji przypominamy sobie o tym, że nie byłoby nas tutaj bez planety Ziemi, jakkolwiek by to nie brzmiało tak kliszowo. Dokładnie. No, człowiek jest częścią tego systemu i to też bardzo łatwo, też podam taki przykład, bo to sobie trudno wyobrazić, ale jak człowiek nie jest w centrum. Weźmy sobie, nie wiem, jak jest nasz świat skonstruowany, gospodarka. No, my patrzymy z perspektywy człowieka, czyli mamy firmę, która produkuje przetwory mleczne. I my patrzymy na tę produkcję przetworów mlecznych z punktu widzenia człowieka, czyli na przykład właśnie, że nie wiem, mamy fabrykę, w tej fabryce pracują ludzie, oni właśnie robią te przetwory mleczne, że potem mamy ludzi, którzy projektują opakowania, że potem te opakowania, że potem jest dystrybucja, że muszą te produkty umieścić w sklepach i tak dalej. Wyliczamy pracę człowieka i zwracamy uwagę na człowieka. Ale w procesie powstawania tych przetworów mlecznych nie jest tylko człowiek i nie są tylko maszyny. Żeby stworzyć mleko, najpierw potrzebowaliśmy krowę albo kozę albo owce, a one potrzebowały coś do jedzenia, czyli na przykład trawę. Ta trawa, żeby urosnąć, potrzebowała deszczu i słońca. I zupełnie inaczej patrzymy, kiedy nie stawiamy człowieka w centrum, tylko stawiamy jakby wszystkie istoty albo wszystkie osoby, istoty, elementy, które brały udział w tym procesie, i wtedy zupełnie inna perspektywa. My wtedy mówimy, okej, no to potrzebna jest nam czysta woda, czysta trawa, czyste powietrze, potrzebne jest nam słońce, no więc wtedy powinniśmy trochę inaczej funkcjonować, powinniśmy zadbać o przyrodę. Jeżeli krowy wytwarzają mleko, no to powinniśmy zastanowić, w jakich one warunkach żyją. Czy to mleko, które one produkują, w jaki sposób produkują, też jest dla nas wiadomo, że to zostaje jakiś, nie wiem, ich stres albo antybiotyki, które one przyjmują, czy hormony, to też potem my to pijemy. Więc zupełnie inna perspektywa, nawet biznesowa, już nie taka mówię ludzka, ale biznesowa, czyli zupełnie inne spojrzenie na produkcję i powstawanie rzeczy w naszym świecie. A powiedz mi, wasza mapa trendów, dla kogo ona jest skonstruowana? Czy każdy może z niej korzystać? Bo w pierwszej chwili, jak się na nią wchodzi, to jest to dosyć skomplikowany mechanizm. Mm-hmm. Każdy może z niej korzystać i ona jest dostępna. To, co ja powiedziałam, wierzę w wiedzę, więc my ją udostępniamy jakby powszechnie. Każdy może sobie ją pobrać, ale najczęściej korzystają z niej firmy, pracując nad swoimi strategiami. Natalia, ja Tobie bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to, jaką wiedzą podzieliłaś się tutaj, co jest uważam dobrą zachętą, żeby przeczytać Twoją książkę i też śledzić Twoje poczynania i zaglądać do Instytutu i zgłębiać wiedzę. Ja się czuję jednocześnie paradoksalnie taka uspokojona i zainspirowana, bo czuję, że jednak jako jednostka mogę wpłynąć na to, by wybierać bardziej świadomie, może nie w pełni świadomie, no ale takie mamy czasy, więc ja jeszcze raz Ci dziękuję i życzę wszystkiego dobrego w dalszych badaniach i pielęgnowaniu życia poza technologią albo obok niej. Dzięki wielkie, dzięki za zaproszenie. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano, w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy to mam dla Was solówkę z inspiracjami oraz raz na jakiś czas szykuję też środowe odcinki bonusowe. Program jest dostępny na Spotify, na iTunesie i na YouTubie, a ja czekam na Was również na Instagramie, na koncie Karolina Sobańska, gdzie odzywam się regularnie i mamy przestrzeń do tego, by poruszać tematy podcastowe i wymieniać się poglądami. Raz jeszcze wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć!